tvpodkarpacie.pl. W sali gobelinowej w podziemiach Zamku Sanockiego odbył się wykład poświęcony pamięci Romana Dmowskiego. Referat był prowadzony przez doktora Krzysztofa Kaczmarskiego. Przemowa zatytułowana Roman Dmowski, budowniczy niepodległej Polski, podawała wiele informacji o walce o niepodległość. Zapraszam na relację z tego wydarzenia. Ten wykład zorganizowaliśmy wspólnie, to znaczy Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Historyczne i Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Sanoku. Teraz proszę o wprowadzenie prezesa naszego Towarzystwa Historycznego, pana doktora Roberta Kogata. Proszę Państwa, to już jest kolejne spotkanie Polskiego Towarzystwa Historycznego, oddział w Sanoku, które organizuje wraz z innymi ośrodkami, placówkami kulturalnymi, jak Muzeum Historycznym, jak właśnie IPN, z którym już też organizowaliśmy kiedyś spotkania. Taka jest idea właśnie, żeby upowszechniać naszą wiedzę, tą właśnie również wiedzę historyczną. Stąd więc dzisiejszy wykład Roman Dmowski, budowniczy II Rzeczpospolitej, jak najbardziej jest na czasie, z tego względu, że listopad to jest miesiąc, jak Państwo dokładnie wiecie, miesiąc, kiedy uzyskaliśmy niepodległość. Jest to bardzo ważna data w historii naszego kraju. Jako Sanoczanie powinniśmy wiedzieć, że Sanok był jednym z pierwszych miast w Polsce, w którym ulica otrzymała imię Romana Dmowskiego. A nie chwaląc się, kolega Krzysztof Kaczmarski i ja byliśmy wnioskodawcami nazwania tej ulicy ulicą Romana. Nie odbyło się to tak gładziutko, wbrew pozorom, ale to już... Jest, także proszę bardzo, panie doktorze. Kończący się rok upływa pod znakiem Romana Dmowskiego. No, dla każdego, komu ta postać jest przynajmniej bliska. Jako że 2 stycznia tego roku minęła okrągła 75. rocznica śmierci Dmowskiego, 9 sierpnia minęła okrągła 1864 rok, to będzie ile? 150. rocznica urodzin Dmowskiego, a po drodze był jeszcze 28 czerwca 1919, czyli rocznica podpisania traktatu wesołowskiego. No i spotykamy się w parę dni po 11 listopada, czyli po święcie niepodległości Polski. A więc myślę, że jest to dobry moment, aby tę sylwetkę przybliżyć, sylwetkę, jak wspomniał pan prezes, zapomnianą, sylwetkę, o której przeciętny Polak wie niewiele. Dość powiedzieć, że raptem Dmowski ma jeden pomnik, który po wielkich problemach przed bodaj 7 laty stanął w Warszawie na placu na rozdrożu. Ma kilkadziesiąt ulic swojego imienia w miastach polskich, tylko kilkadziesiąt, parę tablic i to wszystko. Sobie teraz, proszę Państwa, zestawcie to z upamiętnieniami poświęconymi Józefowi Piłsudskiemu. Nie ma miasta praktycznie, aby nie stał tam jakiś pomnik, obelisk, tablica. Praktycznie w każdym mieście w Polsce jest ulica imienia Józefa Piłsudskiego. No tutaj ta proporcja jest wyraźna.
No i nie ukrywam, że mnie osobiście ona zawsze irytowała, irytuje po dzień dzisiejszy. No bo nie na taką pamięć skromną, moim zdaniem, Dymowski zasłużył. No, tytuł tego mojego wystąpienia Roman Dmowski budowniczy niepodległej Polski. Jako, że uważam, bo czy należy do tych historyków, którzy tak uważają, że to właśnie przede wszystkim Dymowski przyczynił się do odbudowy niepodległego państwa polskiego. I może zacznę tak trochę koncyliacyjnie, to znaczy odwołam się do Stanisława Cata Mackiewicza, wybitnego pisarza, publicysty, dziennikarza, który na początku lat 40. w Londynie pisał swoją historię polityczną Polski w okresie międzywojennego. Na wstępie zaznaczył, że historia, którą pisze, powinna być zatytułowana Dmowski Piłsudski, jako że dzień mojego pokolenia to walka polityczna, oczywiście walka tych dwóch wielkich Polaków. No i dalej Cat Mackiewicz pisze, iż no, nieszczęściem dla Polski było to, iż tych dwóch wybitnych, wielkich Polaków z sobą nie współpracowało. To, czy mówiąc precyzyjniej, sytuacje, w których współpracowali, były bardzo nieliczne, bo praktycznie dzieliło ich praktycznie wszystko. Łączyła oczywiście bezgraniczna miłość do Polski, chociaż ten patriotyzm w wydaniu Dymowskiego był odmienny od tego, który wyznawał, który cechował Józefa Piłsudskiego. Dzieliła ich ideologia, dzieliła tych dwóch niewątpliwie najwybitniejszych Polaków z pokolenia niepokoju. Tutaj odwołam się do tanej książki Bogdana Cywińskiego, Pokolenie niepokoju, czyli tego pokolenia urodzonego po wiosce powstania styczniowego. Dzieliła ich ideologia, dzieliła ich przede wszystkim to, w jaki sposób chcieli doprowadzić do odzyskania niepodległości, czy dzieliła ich polityka, dzieliła ich historia, czy nawet, tak żartobliwie, sprawę nieco upraszczając, dziwiła ich również kobieta, jako że tak zupełnie nie wspomnę, że na początku lat 90. XIX wieku, gdy Roman Dymowski przebywał na zesłaniu poza granicami Królestwa Polskiego, on wybrał sobie łotewską Mitawę, obecna to jest chyba Jeglawa. Często przyjeżdżał do Wilna i tam poznał Marię Skoplewskich Juszkiewiczową. Jeśli wierzyć niektórym przynajmniej historykom, kronikarzom, przyjacielom Dymowskiego czy Piłsudskiego, miałam do tej pani zapadającym uczuciem. No, pani jednak wybrała
Józefa Piłsudskiego, parę lat później została jego żoną z Moskwy, do końca życia pozostał kawalerem. W jednym z wywiadów stwierdził, że był to wybór świadomy, jako że no, nie wyobrażał sobie służby Polsce, pracy dla Polski, a jednocześnie opiekowania się rodziną i problemami, jakie życie rodzinne każdemu przynosi. Nie odeszło jeden, był z wielkich Polaków, był kawalerem, który no właśnie, no tak można widzieć, no, imię pracy dla Polski zrezygnował też życia osobistego. No, Moski należał do tych polityków, którzy nie lubili deklamować, prawda? Jak bardzo Polskę kochają, jak bardzo pragnie niepodległości. On należał do grupy tych polityków, którzy przede wszystkim na rzecz tej niepodległości Polski pracowali i działali. On uważał, aby człowiekiem, no, mimo że przyrodnik, ale biolog, człowiekiem mającym no, dogłębne wykształcenie humanistyczne. On znał doskonale parę języków obcych, oprócz rosyjskiego oczywiście, francuski, niemiecki, angielski. Próbował po portugalsku, po hiszpańsku, języki klasyczne, grekę czy łacinę również. I Dmowski politykę rozumiał tak, jak rozumiał Arystoteles czy święty Tomasz z Akwinu, że to jest roztropna troska o dobro wspólne. Tym dobrem wspólnym jest Polska. No i polityka jest sztuką osiągania tego, co w danym momencie jest możliwe, realne do osiągnięcia. No. Jak to problem rzucić hasło, prawda? Chcę niepodległości. Dobrze, ale co z tego? To jest tylko frazes. Sztuką jest działać tak, by ta niepodległość się kiedyś ziściła. No, stąd niechętni mu historycy, no, tutaj chociażby podam taki przykład, pierwszy z brzegu Władysław Połub-Malinowski, prawda, mu tutaj zarzucali właśnie to, iż no, rezygnować z tej niepodległości, że na jakiejś ugodzie z Rosją myślą tylko zarzut, mówię, chybiony kompletnie. W 1903 roku Dmowski wydał książkę niewielką Myśli Ucznego Polaka. I to jest książka, która no, zmieniła patrzenie na polski patriotyzm kilku pokoleń Polaków. Znany przed dwoma laty profesor Wiesław Szanowski, marszałek pierwszego Sejmu, całej pierwszej kadencji III Rzeczpospolitej, który zresztą był na początku 90. tutaj w Sanoku, marszałek Sejmu, założyciel, długoletni prezes Zjednoczenia Chrześcijańskiego Narodowego, wspominał, że jak w czasie okupacji, a był żołnierzem na Dorobieńskiej Wojskowej po stoleniu żołnierza Armii Krajowej, że młodzi narodowcy się myślą, że tego Polaka uczyli na pamięć. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie, tak, Moski tę broszurę, znaczy nie broszurę, to jest książkę. Zaczynamy później analizuje, czym jest patriotyzm. Co ciekawe, pisał mniej więcej tak, że wolno być, jestem dumny z tego, co w moim narodzie było wielkie i wspaniałe, ale przyjąć muszę z pokorą to wszystko, co w historii mojego narodu było małe i złe. A więc wszystko, co polskie jest moje, tak pisał Dmowski. Czyli on nie podchodził wybiórczo do tradycji polskiej, do historii polskiej. Wszystko, co polskie jest moje. I historia
jak mawiali, prawda, starożytni jest cierpą życia. Z doświadczeń historycznych należy wyciągać wnioski na przyszłość. I to jest ten patriotyzm czynny, a nie bierny, polegający, prawda, taki właśnie romantyczny, wspomnienie klęsk, kolejnych powstań narodowych, rozpamiętywanie tych klęsk, prawda, świętowanie, celebrowanie Dmowskiego. Taki model patriotyzmu irytował, stąd właśnie proponuje zupełnie coś nowego, nowoczesnego. A z czasem zaczęto mówić, iż myślą swojego Polaka taki kanon polskiego nacjonalizmu, chociaż sam Dmowski odżywiał się od wszelkich izmów, w tym już od nacjonalizmu. Raczej nawet mówiło się o sobie, że jesteśmy narodowcami, a nie nacjonalistami, bo jest naród. Idea narodowa jest czymś znacznie szerszym, pojemniejszym niż jakiś tam izm, który jest tylko zwykłą jakąś ideologią, jak socjalizm, komunizm, anarchizm, kapitalizm i tak dalej. Tym, który zasłużył się bardzo do tego takiego trochę obiegowego pojęcia, prawda, Polak katolik, jego obóz polityczny w okresie stulecia międzywojennego bezwzględnie akcentował wartości katolickie, prymat prawa naturalnego nad prawem stanowionym. Ale wróćmy jeszcze do wieku XIX. Dmowski w okresie studiów został członkiem Związku Młodzieży Polskiej, czyli słynnego ZET-u, członkiem Ligi Polskiej, którą wespół ze swoimi przyjaciółmi ideowymi, starszymi od niego, Janem Ludwikiem Pochławskim i Zygmuntem Walickim, w 1903 roku przekształcił w Ligę Narodową. Dmowski był też jednym z organizatorów pierwszej od czasów powstania styczniowego masowej demonstracji w Warszawie, manifestacji w stulecie utworzenia Konstytucji 3 maja 1891 roku. Po tej manifestacji Zagrożony Aresztowaniem wyjechał z Królestwa, przybył 12 miesięcy detencji, gdy wrócił, został skazany, przez parę miesięcy przybywał w 10. terminie Cytadeli Warszawskiej, a później na tym zesłaniu, o którym mówiłem, w Mitawie w 1905 roku zbiegł, udał się do Galicji, tutaj przez 10 lat wraz z Janem Ludwikiem Popławskim wydawał pismo Przegląd Wszechpolski. Stąd ruch, który współtworzył, potocznie nazywa się obozem czy ruchem wszechpolskim. I właśnie wszechpolskość obok wszechstanowości to są te, można powiedzieć, najważniejsze elementy z tej doktryny Ligi Narodowej z przełomu XIX i XX wieku. Wszechstanowość, czyli naród polski, prawda, składa się taki organizm. Tutaj właśnie to wykształcenie biologiczne, myślę, sprawiło, iż Dmowski patrzył na naród jako na organizm. Organizm składający się z różnych warstw,
czy Stanów. Oczywiście każdy ze Stanów, każda z Was ma swoje partykularne interesy, ale te partykularne interesy grupowe stanowe należy położyć zawsze i poświęcić, tak to się przekazało, dojść do pewnego porozumienia, konsensusu między Komitetem Narodowym Polskim, czyli Moskim, a Józefem Piłsudskim, który w międzyczasie objął władzę w Polsce. Państwo polskie istniało, chociaż tak naprawdę nie wiadomo w jakich granicach. Prawda? Granica zachodnia została ustalona, chociaż czekały polskie plebiscyty. Kwestia granicy wschodniej była otwarta, na południu również był spór z Czechami na Śląsku Cieszyńskim. Otóż w końcu 18 roku do Warszawy przyjechał najpierw Stanisław Grabski, później Paderewski, dochodzi do porozumienia z Piłsudskim. Piłsudski jako naczelnik państwa uznaje Komitet Narodowy Polski za reprezentację państwa polskiego. TV Podkarpacie.pl